Witajcie w kolejnej prezentacji Mocka. Znowu zanurzam się w świat Bionicle, wyrojony generacji pierwszej. Dzisiaj przedstawię wam moją interpretację klasycznej postaci z tej serii. Maturanina, który w oryginale nigdy nie został Toa, ale od czego są fanowskie kreacje. Przed wami Toa Onepu. Brawurowy on Maturanin to postać dosyć ważna w pierwszych latach istnienia serii. Prawa ręka Turagi Uenui, kapitan Ussaleri, czyli oddziałów z Onokoro ujeżdżających kraby Ussal. Bronił Kininui i brał czynny udział w walce z Borokami. Później jednak jego postać traci na znaczeniu, ale zostawia to pole do popisu dla fanów. Ponieważ zawsze lubiłem w Bionicle żywioł ziemi i lubię też schemat kolorystyczny Onepu, postanowiłem tego właśnie Maturanina uczynić fanowskim Toa. Figurkę zbudowałem w oparciu o klasyczne kolory Onepu, czarny i nie występujący już w zestawach starszy odcień fioletowego. Części w tym kolorze pojawiło się stosunkowo niewiele, ale ich paleta pozwala stworzyć coś sensownego. Całość uzupełniłem detalami w przezroczysto-zielonym. Oczy, klejnot na brzuchu, myślę, że ładnie to współgra ze sobą. Jest to minimum CCBS, chciałem, żeby praca w większości opierała się na stylistyce Bionicle G1. Onepu jest trochę przygarbiony, w stylu Onui, jego broń stanowi potężny świder. Odkąd udało mi się pozyskać tę fajną część z serii Rock Riders, chciałem ją jakoś wykorzystać. Myślę, że pasuje idealnie do Toa Ziemi. Świder swobodnie się kręci, można go też odpiąć od ramienia i przechowywać na plecach. Figurka jest całkiem pozowalna, ma wszystkie niezbędne stawy, udało mi się nawet inkorporować obrót w klatce piersiowej, co pozwala na fajne ustawienia. No i to by było w zasadzie tyle w temacie. Kto jest ciekawy, może obejrzeć zdjęcia figurki na spokojnie, bez zatrzymywania filmu na moim Instagramie, na pewno się tam pojawią. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Onepu się wam spodobał. Oczekujcie wkrótce kolejnych materiałów. Czołem!